Szanowni Państwo, drodzy studenci, bardzo miło mi powitać Państwa w progach Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Jest to szczególny dzień, zarówno myślę dla Państwa, jak i dla nas, dla kadry. Dla Państwa zaczyna się nowy etap w Państwa życiu. To czas wielu wyzwań, to czas poznawania wielu nowych ludzi, ale przede wszystkim czas nauki i czas zdobycia specjalistycznej wiedzy. Niezależnie od kierunku, który Państwo wybrali, studia będą pełne pasji. Państwa decyzja będzie dyktowała dalsze możliwości rozwoju zawodowego, więc warto naprawdę ten czas poświęcić nauce, rozwijaniu swoich umiejętności. Wybrali Państwo niezwykle ciekawe kierunki. I fizjoterapia, i turystyka i rekreacja, i wychowanie fizyczne są kierunkami, po których Państwo będziecie mieli niezwykle szerokie kompetencje zawodowe. Moją rolą dzisiaj jest wprowadzić Państwa trochę w świat akademickości, omówić niuanse, które rzeczywiście na początku będą bardzo istotne i ewentualnie spróbować odpowiedzieć na pewne pytania, które mogą się pojawić, a które najczęściej nasuwają się na początku studiów, w szczególności właśnie na pierwszym roku. Szanowni Państwo, kluczową sprawą na początku będzie odnalezienie się Państwa na uczelni. Tutaj prym w kontakcie z Państwem będzie wiodło Centrum Obsługi Studenta, które mieści się zarówno u nas na Wydziale, jest to biuro COS w pokoju P920, jak również Centrum Obsługi Studenta na ulicy Mikołajczyka. Tam będziecie Państwo procedowali wszystkie swoje sprawy, będziecie składali różnego rodzaju podania, będziecie odbierali tam zaświadczenia i jest to miejsce, w którym Państwo możecie zyskać kompetentną informację. Jeżeli chodzi o kontakt, to wszystkie kierunki mogą się kontaktować właśnie pod wskazanym adresem cos@poedu.pl i mamy przewidziane dedykowane osoby do Państwa obsługi. Tak, na kierunku fizjoterapia jest to pani Ewa Sikorska, na kierunku turystyka i rekreacja jest to pani Dorota Wodecka-Zimoląg i wreszcie na kierunku wychowanie fizyczne jest to pani Barbara Mikolas. Niemniej jednak pierwszym Państwa kontaktem najczęściej będzie prowadzący zajęcia. I tutaj należy na samym początku ustalić już pewne warunki zaliczenia. W obowiązku prowadzącego jest przedstawienie koncepcji przedmiotu, treści, jakie będą realizowane na poszczególnych przedmiotach, ale bardzo ważne jest, żeby Państwo też w przypadku pewnych niedopowiedzeń już na samym początku zadawali pytania. Jest to kluczowa sprawa dla właściwego ułożenia relacji, odnalezienia się rzeczywiście w tych pierwszych dniach na uczelni. Tutaj warto podkreślić, że rzeczywiście zajęcia na uczelni wyższej są troszeczkę inaczej prowadzone niż dotychczas Państwo mieli takowe w szkołach średnich. W szkołach średnich zazwyczaj była jedna klasa, tak, która w jednej grupie przechodziła przez wszystkie zajęcia. Na uczelni wyższej zajęcia są podzielone nie tylko na przedmioty, ale również na formy, w jakich te przedmioty są prowadzone. I tak, cały rocznik, na przykład kierunku fizjoterapia, będzie miał zajęcia w formie wykładowej. Wtedy Państwo spotykacie się w warunkach tradycyjnych całą grupą na dużej auli. Natomiast w tym semestrze, z uwagi na sytuację epidemiczną, zajęcia wykładowe będą prowadzone zdalnie. Plan został tak ułożony, żeby wykłady były zblokowane w pojedyncze dni i właściwie wtedy Państwo będziecie uczestniczyli w tych zajęciach tylko zdalnie. Czy to z domu, czy z aplikacji mobilnych, to już jest po Państwa stronie. Natomiast, co ważne, w tych dniach Państwo najczęściej nie pojawiacie się na uczelni. Zajęcia w mniejszych grupach, zajęcia już bardziej o charakterze praktycznym, czyli właśnie ćwiczenia, seminaria, laboratoria, odbywają się już w mniejszych grupach i w tym semestrze będą się odbywały najprawdopodobniej w obiektach uczelni. I tutaj bardzo ważna sprawa, żeby się właśnie odnaleźć, bo zajęcia będą w różnych dedykowanych różnym przedmiotom salach. Więc tutaj kluczowa sprawa jest, żeby rzeczywiście zapoznać się dobrze z planem zajęć. Wszystkie dostępne informacje
związane właśnie z planem zajęć, z przypisaniem Państwa do poszczególnych grup, odnajdziecie Państwo w aplikacji USOS Web. Jest to wystandaryzowane takie narzędzie, które funkcjonuje na wielu wiodących uczelniach wyższych i które ułatwia kontakt pomiędzy uczelnią a studentem. Więc tutaj kluczowa sprawa to będzie właśnie tak, zalogowanie się do aplikacji USOS Web, odnalezienie się, w której grupie się jest i później sprawdzenie swojego planu zajęć. Na planie zajęć Państwo zawsze macie podaną nazwę przedmiotu, nazwisko prowadzącego, salę, w których te zajęcia się będą odbywać i godziny, w jakich te zajęcia się będą odbywać. Plan jest podany na każdy tydzień, bo tutaj warto też zwrócić uwagę, że niektóre zajęcia odbywają się na przykład tylko w tygodnie parzyste, inne zajęcia w tygodnie nieparzyste. Więc tutaj warto ten plan dobrze prześledzić. W przypadku właśnie pojawienia się jakichś pytań pomiędzy zajęciami, gdzie znaleźć jakąś salę, czy prowadzący może jest jeszcze dodatkowo na uczelni, tak? Czy w przypadku pojawienia się innych pytań, to na takie właśnie pytania zawsze mogą odpowiedzieć panie pracujące w sekretariatach kierunków i każdy kierunek ma swój sekretariat. Większość zajęć dla kierunku fizjoterapia odbywa się na piętrze pierwszym. Z kolei zajęcia dla kierunku turystyka i rekreacja odbywają się na piętrze drugim. Natomiast zajęcia dla kierunku wychowanie fizyczne to głównie piętro trzecie i cały kompleks sportowy. Myślę, że po pierwszym tygodniu na pewno Państwo się już naprawdę dobrze będziecie odnajdywali w naszym kampusie. W przypadku pojawienia się spraw bardziej skomplikowanych, być może jakichś spraw osobistych, być może jakichś pytań, potrzeby jakiegoś indywidualnego podejścia, tutaj do Państwa dyspozycji zawsze też będzie wyznaczone w godzinach pani prodziekan do spraw dydaktyki. To stanowisko jest właśnie dedykowane głównie studentom. Prodziekan do spraw dydaktyki nadzoruje cały proces dydaktyczny i w przypadku, kiedy wszystko toczy się zgodnie z planem, to właściwie Państwo nie macie z tą osobą styczności. Ale jednak, kiedy pojawią się właśnie jakieś sprawy, być może jakieś problemy, a być może Państwo będziecie chcieli coś więcej robić na uczelni, o czym zaraz zresztą powiem, to wtedy zawsze warto skontaktować się właśnie z prodziekanem albo z innymi osobami z władz uczelni, do czego zresztą serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, co jeszcze chciałbym tutaj zaproponować? Na pewno Państwo będziecie w wielu przypadkach właśnie chcieli skontaktować się z prowadzącym. Czy to starosta grupy, który w szkole średniej zazwyczaj piastował stanowisko takiego przewodniczącego klasy. Na uczelni tutaj nazywamy tę osobę starostą grupy. I ta osoba reprezentuje głos studentów. To najczęściej ona się kontaktuje z prowadzącym, zbiera informacje ze strony studentów, przekazuje te informacje studentom. I tutaj właśnie, jeżeli Państwo poszukiwali kontaktu z prowadzącym, chcieliby wcześniej się z nim skontaktować, tak, lub w każdej innej sprawie, to tutaj warto skorzystać właśnie z przedstawionego w prezentacji mechanizmu wyszukiwania, gdzie na stronie Głównej Politechniki Opolskiej możemy wpisać nazwisko prowadzącego i wtedy wyświetlają się wszystkie dane adresowe w postaci adresu e-mail, służbowego numeru telefonu, czy ewentualnie godzin konsultacji, czy również planu zajęć tej osoby. Myślę, że to jest bardzo przydatne narzędzie i warto od razu wiedzieć, bo to może rzeczywiście ułatwić kontakt z prowadzącym. Jeżeli właśnie, wracając jeszcze do sekretariatów kierunków, jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, Państwo chcieliby jakieś zajęcia, nie wiem, może przenieść, może z jakichś względów trzeba zmienić salę, być może pojawią się jakieś inne kwestie organizacyjne, to tutaj w pierwszej kolejności proszę się właśnie zwracać do sekretariatów kierunków. Zaraz powiem, kto się tym zajmuje. Więc tak, dla kierunku fizjoterapia jest to pani Anna Prorok, którą można znaleźć w pokoju P9-120. Jest to, tak jak mówiłem, pierwsze piętro. Dla kierunku turystyka i rekreacja jest to pani Anna Kosmala, której biuro znajduje się w pokoju P9-226, czyli piętro drugie.
Kierunek wychowanie fizyczne z kolei prowadzi pani Jolanta Kukułka, to jest piętro trzecie, pokój 326. Więc w przypadku jakichkolwiek spraw takich właśnie organizacyjnych, proszę w pierwszej kolejności tam szukać ewentualnie informacji czy przekazywać pytania również. Dla państwa również wygody i takiego komfortu postanowiliśmy, że każdy rocznik będzie miał swojego opiekuna. I tak właśnie wśród grona pracowników dydaktycznych czy dydaktyczno-naukowych zostały wybrane osoby, które mają najlepszy naprawdę kontakt ze studentami. I tutaj również dla państwa roczników przewidziano właśnie takie osoby. I tak, na kierunku fizjoterapia będzie to pan magister Jacek Kaczmarski. Jego adres mailowy można właśnie wpisać, można znaleźć, tak jak przed chwilą pokazywałem, wpisując jego nazwisko w wyszukiwarkę na stronie internetowej. Z kolei na kierunku turystyka i rekreacja opiekunem roku będzie pan dr Wojciech Bień. Natomiast na kierunku wychowanie fizyczne taką osobą będzie pani dr Monika Błaszczyszyn. I są to właśnie osoby, które mają też wprowadzić państwa w świat tej akademickości, odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania, dbać o to, żeby państwo na początku w szczególności poczuli się komfortowo na uczelni, pewnie, żebyście się dobrze tam odnaleźli. Z tymi osobami naprawdę warto mieć bardzo dobry kontakt, bo są to osoby, które mają potężną wiedzę o funkcjonowaniu uczelni, są niesamowitymi też specjalistami w swoim obszarze. Ponadto będą właśnie państwa opiekunami przez cały tok studiów. Tak? Czyli osoba, która teraz jest państwa opiekunem na pierwszym roku, będzie również zajmowała się państwa sprawami na roku drugim, trzecim, czy na przykład na studiach jednolitych magisterskich, również na czwartym i piątym. Więc to są takie osoby naprawdę, które naprawdę myślę, że serca państwu okażą nieraz i do tych osób naprawdę proszę się zwracać z przeróżnymi sprawami, które by państwa też nurtowały. Kolejna sprawa. Bardzo wiele informacji cennych dla państwa będzie umieszczanych na stronie internetowej. W tej chwili strony dla państwa wygody przebudowujemy. Niebawem ukaże się jej aktualna, nowa, odświeżona wersja i tam będą przedstawiane wszystkie oficjalne informacje dotyczące toku studiów, przedmiotów, kart opisu przedmiotu, treści nauczania, więc tam proszę szukać wszystkich tych formalnych stron związanych z procesem uczenia się. Będą tam zamieszczane różne informacje, komunikaty do studentów, informacje na przykład o dniach rektorskich, czy szereg naprawdę bardzo przydatnych i cennych informacji. Niemniej chciałbym też państwa zachęcić do polubienia naszego fanpage'a. Tam będą umieszczane, czy są też umieszczane informacje, może trochę mniej formalne, ale na pewno niezwykle przydatne w toku studiów, poszerzające państwa informacje o sprawach związanych ze studiami, ale również ze sprawami około uczelnianymi. Więc warto naprawdę tam zaglądać. Tutaj bardzo serdecznie zapraszam do polubienia i obserwowania naszego fanpage'a i myślę w przyszłości również współuczestniczenia w budowaniu. Z uwagi na to, że tutaj jako środowisko akademickie tworzymy całą społeczność. I tutaj w skład tej społeczności wchodzi kadra, ale również i studenci. Dlatego w pierwszej kolejności zachęcam do właśnie obserwowania, ale później właśnie, kiedy państwo chcieliby się może czymś pochwalić, pokazać. Państwo podjęliście naprawdę studia na niezwykle interesujących kierunkach. Sport, no to kopalnia tematów, prawda? Fizjoterapia, zdrowie, no dotyczy każdego z nas. No i chyba turystyka i rekreacja to też właściwie spełnienie i marzenie wielu osób. Więc są to tematy, które dotyczą właściwie nas wszystkich. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam właśnie do dzielenia się pewnymi informacjami. Co ważne, chciałbym też państwa zachęcić do działalności takiej dodatkowej, nie tylko związanej z tymi podstawami wynikającymi z programu studiów, ale pamiętajcie państwo, że ten czas, 3 lata czy 5 lat w przypadku studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia, dość szybko minie. I tutaj na rynku pracy w szczególności będą cenione osoby, które mogą
mogą przedstawić jakieś dodatkowe umiejętności, kompetencje, czy również doświadczenie zdobyte już w trakcie studiów. Dlatego tutaj bardzo serdecznie zachęcam do wszelkich działań poza zwykłymi zajęciami. Pomóc mogą w tym studenckie koła naukowe, których mamy na wydziale dość sporo i które działają bardzo prężnie. Każde koło działa w swoim obszarze, dość specjalistycznym i myślę, że tutaj każdy, niezależnie od tego, jaki kierunek Państwo wybrali, jest w stanie znaleźć coś dla siebie. I tak, na kierunku fizjoterapia działają koła naukowe, takie jak Acton, Biotop, Błąd Kartezjusza czy Pogromcy Mitów. Myślę, że same nazwy już bardzo dużo wskazują. I tutaj myślę, że już niebawem spotkamy się, bo zamierzam Państwa odwiedzić, jak tylko już zaczną się zajęcia, więc myślę, że za 2-3 tygodnie na pewno już się spotkamy, na co już się bardzo, bardzo cieszę. I tam Państwu dokładnie już specyficznie dla kierunku będziemy rozmawiali o tym, co Państwo jeszcze dodatkowo mogą robić. Tak? Na kierunku turystyka i rekreacja też działają studenckie koła naukowe. Jest to koło naukowe Animateam, studenckie koło narciarskie Firn, czy wreszcie studenckie koło żeglarskie Szekra. Tutaj chciałem jednocześnie Państwu przekazać serdeczne właśnie pozdrowienia od załogi, która teraz jest w rejsie na Mazurach. Tutaj proszę popatrzeć, jak Wasi starsi koledzy dobrze się bawią, ale jednocześnie uczą. I wreszcie zajęcia na koła naukowe na kierunku wychowanie fizyczne. Tutaj należy wspomnieć o kole naukowym Pedeutus, czy też właśnie studenckim kole żeglarskim Szekla, które jest tak naprawdę studenckim kołem ogólnouczelnianym. Tak? Więc tutaj naprawdę chciałbym Państwa zachęcić do włączenia się w działalność organizacyjną, bo na pewno wiele z Państwa ma talent organizacyjny. Być może inne osoby spróbują swoich pierwszych kroków w nauce. I nie mówimy tutaj o nauce tej związanej z uczeniem się na kierunku studiów, ale prowadzeniu pierwszych swoich własnych badań naukowych, oczywiście pod okiem albo starszych kolegów, czy doświadczonej już kadry naukowej naszego wydziału. Nasi studenci w poprzednich latach osiągali niezwykłe sukcesy, uzyskując naprawdę wysokie miejsca w konkursach, nagrodach, warsztatach, olimpiadach wiedzy w całym kraju. Więc tutaj naprawdę chciałbym Państwa zachęcić, żeby dać z siebie coś więcej. Oczywiście studiowanie to nie tylko uczenie się, studiowanie to nie tylko nauka, ale to również działalność ta poza uczelniana. Bardzo często nasi studenci włączają się w szereg imprez charytatywnych, organizujemy różnego rodzaju eventy, do których też włączenia Państwa się bardzo serdecznie zapraszam. Informacje o tym też będziemy na bieżąco przekazywali, czy to właśnie na stronie wydziału, czy na Facebooku naszego wydziału. Także bardzo proszę śledzić, obserwować i aktywnie zadawać pytania. Z mojej strony, drodzy Państwo, to są najważniejsze rzeczy. Szereg kolejnych informacji związanych ze studiowaniem pozwolę sobie już przedstawić, kiedy będziemy Państwa odwiedzać właśnie już na zajęciach na początku października. Będę starał się ja Państwa przywitać na miejscu, na pewno grono prodziekanów, opiekunowie lat. Tam już się będziemy spotykali na miejscu i myślę, że w bardzo komfortowych warunkach będziemy Państwa zachęcali do włączenia się w działalność organizacyjną naszego wydziału. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę o ewentualne pytania drogą mailową czy drogą telefoniczną. Proszę się kontaktować w razie potrzeby z biurem dziekana. Ja się nazywam Dawid Bączkowicz. Można znaleźć mój adres w wyszukiwarce, tak Państwu pokazałem, ale zachęcam również do konsultacji w trybie online. Pozostaję do Państwa dyspozycji. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, bardzo proszę pytać. Bardzo dziękuję w takim razie. Życzę Państwu i miłego dnia, i przyjemnego studiowania. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.